10 lat temu wybuchły protesty w Syrii. Był to ostatni kraj, do którego dotarła arabska wiosna. Mijająca dekada to nieustannie przelewana krew, ubóstwo, przesiedlenia i rozpacz niewinnych ludzi. Mohamed Aburdan, 10-latek urodzony w Aleppo, w życiu nie poznał niczego oprócz konfliktu. Mieszka w obozie dla przesiedleńców. Po chorobie ojca stał się głównym żywicielem rodziny. Codziennie wstaję o 6 rano, żeby jechać. Czasem zatrzymuje się samochód, żeby nas odebrać, a czasem nie. Codziennie chodzimy pieszo, pracujemy cały dzień od rana do zachodu słońca. Wracamy do domu, jemy i kładziemy się do snu. Wojna domowa w Syrii trwa od 10 lat. Protesty w ramach arabskiej wiosny ludów usiłowały obalić reżim prezydenta Bashara al-Assada. 5 milionów 600 tysięcy Syryjczyków musiało opuścić kraj. 6 milionów 700 tysięcy przesiedliło się do innych części Syrii, wskazuje Dorota Zadroga z polskiej misji medycznej. W trakcie trwającego od 10 lat konfliktu prawie 12 milionów Syryjczyków zostało pozbawionych dachu nad głową i zmuszonych do zamieszkania w obozach dla uchodźców. Około miliona Syryjczyków straciło kończyny w wyniku działań zbrojnych. Ci, którzy są w stanie, tak jak 10-letni Mohamed, starają się utrzymać przy życiu pracując, jednak nie mogą liczyć na godziwą zapłatę. Przez ostatnie 10 lat PKB w Syrii spadło o 75%, mówi dyrektor polskiej sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ksiądz profesor Waldemar Cisło. Żeby utrzymać rodzinę pięcioosobową, potrzeba jest około 200 dolarów. Pensje dzisiaj, jeśli w ogóle ktoś ma pracę, bo w takich miastach jak Aleppo, Homs to jest 80-90% bezrobocia, to są około 40 dolarów. Problemów w Syrii jest więcej. Kraj mocno dotknęła pandemia koronawirusa, a pula szczepień jest ograniczona. Jednak problemy w syryjskiej służbie zdrowia to nie tylko te związane z COVID-19. Od kwietnia 2019 roku więcej niż 60 ośrodków zdrowia zostało zniszczonych w wyniku walk. Panuje niedostatek w sprzęcie medycznym i lekach, ale też w służbie medycznej. Stan opieki zdrowotnej i zdrowia uchodźców jest marny. Wskazuje lekarz pracujący w szpitalu w Idlib. Mimo że krwawy konflikt w Syrii trwa już od dekady, to zrodziła się wobec niego pewna obojętność. Media oswajają nas z widokiem martwych ludzi i rozlewem krwi przez to, że taki obraz najlepiej się sprzedaje, mówi medioznawca dr Wojciech Wciseł. Telewidzowie, słuchacze, internauci coraz mniej są dzisiaj wrażliwi na krzywdę, na potrzeby innych, czy zwyczajnie na osoby, które cierpią w wyniku jakichś konfliktów zbrojnych. O dialog, złożenie broni i odbudowę w Syrii apelował wczoraj ojciec święty Franciszek. Módlmy się, by wielkie cierpienie w umiłowanej i umęczonej Syrii nie zostało zapomniane i by nasza solidarność ożywiła nadzieję. Nadzieję, której tak bardzo potrzebują dziś Syryjczycy.